Cześć, witam wszystkich ponownie, mam na imię Piotrek. Gramy dalej w Rage, moi drodzy. Co my mamy teraz zrobić? Otóż mamy zanieść toksynę Carlsonowi, okej, bo w studni przejęli bandyci, moi drodzy, i próbowali zatruć wodę dla całego Wellspring. Dostaliśmy od szeryfa takie zadanie, żeby właśnie tych bandziorów powstrzymać. Przy okazji zdobyliśmy tą toksynę. Niesamowite, wróciłeś żywy. Właśnie uratowałeś całe miasto od pewnej zagłady. Jestem pewien, właśnie, że bandyci dwa razy pomyślą, zanim znów z nami zadrą. Co do tej toksyny, $200. Nie wiem, co to jest, ale z pewnością nie jest to bezpieczne. Stary Kwazir powinien to zobaczyć. Może on to rozpozna. Wiem tylko, że nie chcę tego widzieć w pobliżu. Zbyt duże ryzyko. Chcę, żebyś zabrał to do niego. Może będzie wiedział, co robić, jeśli bandyci spróbują znów tego użyć. Masz wiele pytań, wiem. Ale czy mógłbyś udać się na północ? Dać mu toksynę do zbadania. No, jeszcze raz dziękuję ci za pomoc. Bądź ostrożny na pustkowiach i nie pozwól, by ta toksyna wpadła w niepowołane ręce. Nie pozwolę. Dobra, Carlson, to pojedziemy w takim razie do Kwazira z powrotem. Tylko, że ja chciałbym się trochę pozbyć złomu, moi drodzy, bo przepraszam. Nazbierałem tego złomu mnóstwo. W ogóle mam dużo pieniędzy. Dużo złomu. Spróbuję coś sprzedać, coś kupić. Chcesz przejrzeć moje towary? Kofer, przepraszam. Mam tu najlepsze zaopatrzenie. Ale ja najpierw chcę sprzedać. Najpierw chciałbym ci coś sprzedać. No i nie mogę gadać znowu. Sprzedam ci książki, sprzedam ci feltryt, sprzedam ci kocie żarcie, butelki, małe przedmioty, narzędzia. Tego ci nie sprzedam, ale pojemnik pełen oleju mogę ci sprzedać. Tego ci nie sprzedam, tego też nie. Baterii też nie. No już chyba więcej nic ci nie sprzedam. Drogi kuferze, koferze. To coś kupmy za tym. Co to jest? Średnie ulepszenie pancerza, bierzemy. A chciałbym jeszcze zacząć. Granatów 13, śmiglików 11, wystarczy. To są pociski nasączone feltrytem. Ile mam? Tylko 31. Dobra, 150. Tych mi wystarczy. Śrutu też mi wystarczy. Elektrobełty. Na razie dziękuję. No, wezmę trochę amunicji do minigana. Wezmę trochę rakiet. Pięćdziesiąt wystarczy. Bełty, dziękuję. Weźmy jeszcze tych rakiet trochę. I chciałbym amunicję do karabinu władzy. No bo jest snajperskie, też trochę wezmę. Tego nie. Pulsacyjna. A co to jest? To jest zwykła, to jest pulsacyjna, tak? To weźmy tyle. No i może za 200 tej. I dobra, jesteśmy wyposażeni na podróż. Możemy jechać. Miło się z tobą handluje. Aha, a może jeszcze... Może jeszcze byśmy wzięli coś z tablicy ogłoszeń. Zobaczymy, co jest. Eskorta karawany, biznesik. Tego nigdy nie robiłem. Mam propozycję biznesową, która dotyczy rzadkiego schematu konstrukcyjnego.
Mieszkam na zachód Old Wellspring w osadzie Hagara. Jeśli jesteś zainteresowany, złóż mi wizytę. O, i lepiej, żebyś nie obawiał się skopać dupy paru bandytom, bo ta robota nie będzie łatwa. Odwiedź Falinksa Hagara, jeśli jesteś zainteresowany rzadkim schematem konstrukcyjnym. No i bierzemy. Tu mamy dwa zadanka, moi drodzy. Przybiegnijmy sobie tędy. Ja nie wiem, jak tam nagroda sali jeszcze. Chyba nic nie dostaniemy. Nie wiem. Najpierw pojedźmy do doktora Kwazira, przepraszam. A potem pojedziemy tam do osady Hagara. A ja już myślałem, że tam więcej nie wrócimy. Dobra. 8 tarcz mamy. No dobra. Trochę przeinwestowałem w siebie. Mogłem trochę zainwestować w Kuprina. No ale to następnym razem. Jedziemy zatem do doktora Kwazira pokazać mu ten toksyn. Odsłoniłem wam mapę, umiejscowiłem mój niewyjściowy rył... twarz. Nieco niżej, tak żebyście widzieli więcej ekranu gry. Nawałnica feltrytowa, spadające meteoryty z feltrytem. Spróbuj zebrać je wszystkie przed upływem czasu. No na pewno, tak będę jechał do nas 100%. No, mogę jakiś dopalacz kupić do Katrina. No bierz go. Ja pierdzielę. Pięknie na ręcznie. No i czas się skończył. Zebrałem 5 na 7. No trudno się. Jadą bandyci. O, tarczę sobie włączyłeś, ty. Rozbijają się one. Pięknie. Jeszcze drugi. Myślałeś, że tak ładło trafić Orendiona. Ej. Co to jest? Co to za nazwalanka? Gdzie jest ten z wyrzutniami? Tam. No dobra. Ach, mało brakowało. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Trzeba zakupić więcej tarcz. Niski poziom rakiety. Ale trafiłem go? No, nareszcie. $200 nagrody. I zużyłem chyba z 6 tarcz. Ile mam rakiet? Dwie. Dobra, bierzemy działko. Jedziemy do Fazira. Kurczę, jak on mi się źle prowadzi tym Caprino. Śliga się. Gdzie? Lecimy, zobaczymy, co też Fazir powie na te... na tą całą truciznę. Ależ mnie boli gardło. Halo, panie doktorze, halo, halo. Witaj ponownie, przyjacielu. Witaj. Tak, czas dokładnie przeanalizować, czym jest to, co tu masz. Niech się temu przyjrzę. A, to ciekawe. To bardzo potężna rzecz. Bandyci robią się pomysłowi. Co to jest? Chwila. Chyba mógłbym... zaczekaj. Niech no coś sprawdzę.
Fajne na tym wysięgi, co? W ogóle takie futurystyczne to jego laboratorium. Jak sobie wyrywają. O, biedna. Lewa przegrała. To jest coś. Ach tak. Rzeczywiście przyniosłeś mi coś bardzo interesującego i o wielkiej mocy. Pracowałem dzień i noc, żeby stworzyć nowy rodzaj broni dla ruchu oporu. Broni, która budziłaby strach nawet u władzy. Sam odniosłem drobny sukces, wstrzykując proste łańcuchy nanotrytu wprost do obiektu, co pozwalało na kontrolę nad nim. Ale to działało przez krótki czas. Jednak kontrolowana ofiara w końcu zostaje przeładowana nanotrytem. I po prostu wybuchła. Obrzydliwe, krótkotrwałe, ale wciąż mimo ograniczeń dość potężne. No proszę. Ale ta toksyna, którą rozsądnie przyniosłeś mi do zbadania, świetnie się nada do ukończenia mej formuły. Poczekaj jedną chwilę. Przypominam sobie. Ach tak, to jest to. Bo nam skonstruuje pociski. Albo coś takiego. Że ci to wszystko zapakuję i zabierz to z powrotem. To ważny dzień dla ruchu oporu, przyjacielu. Oto próbka. Strzałki kontrolujące umysł. Wystarczy, by ruch oporu zaczął je testować i używać. Powinni być w stanie łatwo powielić formułę, by wyprodukować ich więcej. A teraz... zadanie dla ciebie. Odnajdziesz Elizabeth Cadence. Spotkasz ją w barze w Wellspring. Pilnie zaniesiesz jej te strzałki. Ma kłopoty i mogą jej się przydać. Rozumiesz? No rozumiem. Uważaj na siebie. Strzałki nie mogą wpaść w niepowołane ręce. Ale mi nadawał wszystkiego. Zaraz zobaczymy. No nie mogę tutaj wyjąć broni, niestety. Zaraz zobaczymy, czy one się nadają do kuszy, bo nie pamiętam, ale chyba tak. I co jest? Tak, są. Strzałki kontroli umysłu. Dobra, niech będą. Zobaczymy, jak działają, bo nie pamiętam, muszę wam powiedzieć. Weźmy sobie mojego kochanego kałasza. Teraz gdzie pojedziemy? Nagroda sali, mamy biznesik albo tajna dostawa. No zróbmy ten biznesik w takim razie. Jedź do Hagara. No, mam trochę zużyty pancerz. F3. Użyjmy odnowy pancerza. I ustawmy sobie tarczę. Okay. Możemy jechać do Hagara. Ależ ten Katrina jest mało zwrotny. Nie zostawił. Nie dam robocie. No nie wiem, czy warto z nimi teraz wojować, bo nic się nie wyświetliło. Ani nie dostaliśmy takiej bezpośredniej nagrody, ani nie pojawił się napis, bo przynajmniej ja go nie dostrzegłem, że czeka nas nagroda sali. Także takie walki są bez sensu, no chyba, że musimy się bronić, nie? Ale pięknie. No, super. Już chciałem się pochwalić, że tak pięknie, dynamicznie jadę. Co go tak rzuca? I przyłupałem w krawędź kanionu.
wąwozu. Co tam strzela? To on czyszczy też wietrę. Tam jest drugi. Dobra, odjeżdżamy stąd. Odjeżdżamy stąd. Jedzie jeden. Pięknie, nie wiem czemu się zatrzymał. Chciał wybuchnąć. Bardzo chciał wybuchnąć. Och, to był pościg, moi drodzy. Ale jak się wystrzelałem z tego. Z amunicji do minigana, ale chyba u Hagara będę chce uzupełnić. W sklepie u tego kolesia tam pod ziemią. Halek? Halek Hagar. A do kogo mam iść, to ja nie wiem. Do tego? Dobrze cię znów widzieć, przyjacielu. Słyszałem, że poszedłeś na klan ukrytych z ich własnymi zdalnymi bombami. Całkiem odważnej rzeczy dokonałeś. Myślę, że wiem, jak zrobić te bomby potężniejsze. Potężniejsze? Słyszałem opowieści, że klan ukrytych pracuje nad zaawansowanym prototypem, który nie jest jeszcze ukończony. Jeśli zdobędziesz jeden z nich, mógłbym ulepszyć zdalne bomby, których używasz. Zatem wszystko, czego od ciebie chcę, to żebyś udał się z powrotem do kryjówki klanu ukrytych i znalazł dla mnie jeden z ich prototypów. Dasz radę? No dam, dam. Przynieś mi jeden z nich, a ja go przeanalizuję i ulepszę twoje bomby. I to tyle? Chcesz mieć lepsze zdalne bomby? Zdobądź prototyp od klanu ukrytych. Dobrze. Zdobędę, na pewno. Chcesz zobaczyć, co mam? Nie, chcę zobaczyć, co można sprzedać. Czego ci trzeba? Trzeba mi... kilku tarcz. O, może jednej odbudowy pancerza, odnowy. Jeszcze chciałbym trochę rakiet. Są chyba te. To będę miał 25 strzałów, tak? I amunicji do minigana jeszcze troszeczkę. 2000 wystarczy. Chyba nie będę miał nic na sprzedaż. To na razie. To na razie. Dobra, to jedziemy teraz. Nie prototyp, tylko tajna dostawa. Czyli wrócimy tam z tymi strzałkami kontroli umysłu do Wellspring i poszukamy tej laski. Co Kwazir prosił, żeby ją znaleźć, tam przekazać i strzałki całe. No, trochę cieszę się, że trochę fabuła się rozkręciła, że coś się dzieje. Jakoś tak, no jakby mniej napimpalanki. O ty, zadzierasz ze mną, chłopie? Ohoho. No i mina zostawiłeś, tak? Widzenia, stary. O, mamy następnego. Odważnego. No chodź, chodź, chodź. Czy to nie było piękne? Tylko teraz się niepotrzebnie obijam o skały. Chciałem ci trochę zainwestować w Caprino, ale wydałem prawie wszystkie pieniądze. Jeśli będziesz wiedzieć, co dalej, nie będziesz, więc zajrzyj do dziennika Minion. Naprawimy. $26. No i co, idziemy na miacho, nie?
szukać tej dziewczyny. Ludzie mówią o jakichś wężących wokoło patrolach władzy. Uważaj na nich i trzymaj dystans. Dobra. Oczywiście. Oczywiście. No chyba była tutaj u Sali. Dobrze sobie radzisz z bronią. Mam nadzieję znów cię niedługo zobaczyć. Mam nadzieję, że siedział cicho. Jasne, 8 że tak. certyfikatów, $80. Potrzebuję takie. Bezpieczniejszych dróg. Dobra, zapłacę wiem. Ci za każde zniszczone bandyckie auto. Tu jest ta laska. Czy masz coś od Quasira? Ma. Niebezpiecznie tu rozmawiać. Chodź ze mną. Tak od razu? Że najpierw buzi. Tędy. Zamykamy drzwi na klucz, czy tak? Byłoby bardziej kameralnie, Eluniu. Bar jest niebezpiecznym miejscem. Władza ma uszy wszędzie i każdy może być ich informatorem. Zapewne masz wiele pytań, ale nie czas na to. Mieliśmy na ciebie oko od samego początku. Wielu z was sprzymierzyło się z władzą. Musiałam się upewnić, że nie padłeś ofiarą propagandy Crossa przed ujawnieniem naszego ruchu oporu. Zdobyłeś spory szacunek u osadników. Ruchowi oporu przydałby się człowiek o twoich zdolnościach do wykonania ważnej misji. Kapitan Marshall, nasz przywódca, został pojmany i jest przetrzymywany w starym więzieniu. Nie wiem, jak długo będą go tam trzymać. Nie zdążymy na czas sprowadzić nikogo, kto mógłby go uwolnić. Nikogo z twoim doświadczeniem. Nie możemy dopuścić, by przenieśli go do Capital Prime. To byłby ciężki cios dla ruchu oporu. Zatem to jest to, czego od ciebie chcę, nieznajomy. Uratuj Marszala, zanim przepadnie na zawsze. Pomożesz nam? Dobrze, będziesz potrzebować tej karty dostępu. Otworzysz nią skrajną bramę, ale miej oczy otwarte na egzekutorów. Władza wzmocniła patrolę po pojmaniu Marszala. A, i nie zapomnij używać tych strzałek kontroli umysłu, które dał ci Quasir. Egzekutorzy może i wyglądają jak roboty, ale pod całą tą zbroją bitewną są ludzie z krwi i kości. Muszę tu zaczekać. Gdy wrócisz, spotkamy się w piwnicy. O, w piwnicy? Bez przywództwa Marszala ruch oporu padnie. Dostań się do więzienia i uwolnij go stamtąd. Muszę tu zaczekać. Gdy wrócisz, spotkamy się w piwnicy. Dobrze. No już byłem w tym więzieniu. Tak skończyłem swoją przygodę z Rage'em poprzednim razem. Jeszcze zobaczę, moi drodzy, prototyp RC. Czyli tamtej bomby remote control. Nagrodę z Sali odebraliśmy. Nie wiem, czy tu jeszcze dostaniemy jakieś questa od kogoś. Może jeszcze idziemy do burmistrza, bo jest niedaleko. Gdyby pompownia wpadła w ręce bandytów, wszyscy bylibyśmy zgubieni. Świetna robota. Dzięki, nie ma sprawy, stary. Po to tu jestem. Chciałem zobaczyć, ile mam pieniędzy. $272. Ale mam 24 certyfikaty. Dobra, lecimy do Raskiego. Rezydencja będzie musiała zostać wyburzona, by zrobić miejsce pod rozbudowę. Podjęte zostaną wysiłki zapewnienia nowych mieszkań wszystkim przeniesionym. Proszę o cierpliwość na czas tego procesu, ponieważ to miasto wiele dziwa części do aut. Coś ci się podoba? Podoba mi się coś do Caprino, wiesz? O, za 15 mogę kupić. Ten grill rozniesie pojazdy wroga na strzęp. Młot. A to są opony zwykłe z kolcami, no. A wyczynowe? Kurczę, brakuje mi jednego certyfikatu. Dobrze by było się pościgać. Prowadź z sercem, przyjacielu. Szkoda mi na ten grill tych certyfikatów. Wolałbym się pościgać, moi drodzy. I dostać... O, mamy Starkiego. Czy będziemy mieli jeszcze próbę ze Starkiem i wygramy pewną rzecz. Dobrze, moi drodzy, bo nie chcę przedłużać tych odcinków. Także będę się z wami żegnał. Powiem wam, że miałem już... taki mały, delikatny kryzys z tą grą, ale teraz znowu się rozkręca, coś się dzieje, teraz będziemy odbijać kapitana Marszala z więzienia władzy i tak dalej, także będzie ciekawiej.
Okej, moi drodzy, także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.